i czy będzie i jak szybko można ich wyprzedzać, to jest wielka zagadka dzisiejszego dnia. Jestem raczej nastawiony na to, żeby odrabiać tę wczorajszą stratę stopniowo, bo tutaj na tych odcinkach nie będzie się dało zrobić tego szybko, więc zaczynamy długą lekcję pokory, a przede wszystkim cierpliwości na Dakarze. Będę się uczył, jadę. Ważą się losy rajdu często, a ci, którzy są najbardziej odporni, są w stanie przetrwać, ci mniej odporni niestety nie. Na górze będzie na przemian i gorąco, i bardzo zimno, a przede wszystkim bardzo mała zawartość tlenu w powietrzu, no i bardzo niskie ciśnienia. To powoduje, że nasze reakcje będą zupełnie inne niż na terenach położonych, tam gdzie jesteśmy przyzwyczajeni. Fajny dzień, bo było duże wyzwanie nawigacyjne, później też organizacyjne, rajdowe, wyścigowe, bo było dużo górskich dróg. Świetny dzień. Dakar się zmienia co roku, a ostatnio jesteśmy coraz więcej w górach, a coraz mniej na pustyni. Ja się uwielbiam ścigać po pustyni. Lubię etapy nawigacyjne, choć wczoraj popełniłem błędy w nawigacji, jednak wygląda, że mniejsze od większości, bo awansowałem w tamtej części odcinka bardzo mocno, więc cieszę się na tą nawigację dzisiaj. Dakar jest jak życie, trzeba przyjąć to, co przynosi.